Dagmara Moranowska, witam i zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. A pogodę powoli zacznie kształtować układ wyżowy. Te fronty atmosferyczne zaczną opuszczać Polskę i tak tej nocy na przeważającym obszarze kraju. Na początku będzie jeszcze dosyć pochmurno i deszczowo, ale z biegiem nocy chmury zaczną zanikać i pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Jeżeli chodzi o temperaturę, to ta noc będzie nieco chłodniejsza niż to poprzednie, na termometrach od 3 do 4 stopni na północy, około 6 stopni w centrum. Najcieplej będzie w części południowo-wschodniej, tutaj około 10 stopni. Jutro natomiast już zdecydowanie więcej przejaśnień, więcej pogodnego nieba, zwłaszcza w centrum i na zachodzie kraju. Jeszcze na krańcach wschodnich front atmosferyczny, który może przynosić opady deszczu. Ten front będzie stopniowo się przemieszczał także na południe Polski i tam również będzie przynosił przelotne opady deszczu. Na termometrach jutro od 9 do 8 stopni na północy, około 15 stopni w centrum i około 12 stopni na południu Polski. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Noc na Kujawach i na Pomorzu będzie pogodniejsza niż te poprzednie, bez opadów deszczu, natomiast na termometrach od 4 do maksymalnie 5 stopni. Jutro także w naszym regionie na ogół będzie całkiem pogodnie, tylko na moment to słońce będzie chowało się za chmurami, ale synoptycy nie przewidują już opadów deszczu w naszym regionie. Na termometrach od 11 do maksymalnie 13 stopni, także całkiem przyjemny poniedziałek się szykuje. Na barometrach natomiast wahania ciśnienia jutro 1017 hektopaskali. A ja życzę Państwu udanego wieczoru i dobrego tygodnia. Do zobaczenia.